Rafał Stąpur, trener Orła Wierzbica. Dzisiaj Orzeł przegrywa na własnym boisku 0-2 z Prochem Pionki. Ja osobiście jestem troszkę rozczarowany postawą wicelidera, trener również, bo ta pierwsza bramka chyba na własne życzenie i mało cię było Orła w ofensywie. Co się dzieje? To znaczy tak, no my mamy swoje problemy. Czasami nam się to da ukryć, czasami nie. No dzisiaj Proch zdecydowanie był lepszą drużyną i wypunktował nas najlepiej jak potrafił, strzelając tylko dwie bramki. Co prawda mogło się skończyć to zupełnie większą ilością strzelonych bramek przez gości. My na tą chwilę staramy się, że tak powiem, organizować nasze pocielania na boisku odnośnie normalnie swojej kadry. Wiemy, że mamy tutaj zaplecze, nasza kadra też nie jest liczna i robimy co możemy, łatamy dziury jak możemy i tak jak powiedziałem, raz to wygląda lepiej, raz gorzej. A jeżeli chodzi o to, jaki był plan na ten mecz i po tym, jak on został wykonany, to chyba nie do końca tak miało być dzisiaj, trenerze. To znaczy tak, no wiedzieliśmy, że Proch ma szeroką i bardzo dobrą kadrę, w każdej formacji ma jakościowych ludzi. Plan był prosty i jasny, w pierwszej połowie zagrać na zero z tyłu, w drugiej spróbować coś więcej, zagrać z przodu. Tracimy w pierwszej połowie bramkę i to też taką bramkę po ewidentnym błędzie naszej defensywy. No w drugiej połowie myśleliśmy, że to zupełnie w innym kierunku pójdzie, no ale dominacja Prochu nie pozwala nam na nic więcej. Wrócę jeszcze do tej kadry. Wiem, że cię zagraliście bez dwóch ważnych zawodników. Ta kadra jest wąska, hermetyczna. Na których pozycjach najbardziej trenerowi brakuje takiej jakości lub rywalizacji? Gdzie są te największe dziury na boisku? Największe dziury są, tak jak to dzisiaj było widać i w ostatnim, zresztą w tych ostatnich dwóch meczach jest, że nie strzelamy bramki ani z Pomyślanką Nicko, ani z Prochem Pionki. I tu brakuje nam jakościowych zawodników formacji ofensywnych. Jeszcze jedno pytanie do tej kadry, bo trener gdzie widzi tą kadrę Orła Wierzbica za 4, 5, 6 lat, bo wiem, że wy bazujecie na swoich zawodnikach. Jest Akademia Orła. Ten jest spokojny o tego Orła za kilka lat. Widzi tych następców, bo jednak dzisiaj kadra tylko 14 czy 15-osobowa, czyli jakby tej młodzieży tak średnio to wyglądało. No średnio to wyglądało. Nie wiem, co będzie za 4-5 lat, ale naprawdę tu młodzież, chyba w każdym środowisku tu piłkarskim w naszym regionie jest ten sam problem, że akademie są, ale młodzi zawodnicy są do któregoś tam roku, do któregoś rocznika. Potem tych ludzi mało przychodzi do seniorów i to też może być z tego tytułu problem. No my bazujemy na swoich zawodnikach, ale nie ukrywam, że będziemy chcieli gdzieś tam normalnie spróbować zrobić jakieś 2-3 transfery po sezonie i spróbować się odbudować, żeby wróciła ta jakość, ta chęć przede wszystkim gry tutaj do naszych zawodników. Na koniec zapytam o jednego zawodnika, o waszego kapitana, lidera Grześka Dziurzyńskiego. 19 bramek, asyst, nie mam pojęcia, ale na pewno kilkanaście lub może nawet 20, nie wiem. Nieważne, trenerze, gdyby ten doskonale go zna, bo on chłopak z Wierzbicy. Gdyby ten zawodnik regularnie trenował 5 dni w tygodniu, jaki to jest poziom zawodnik? Bo wiem, że dużo miał propozycji, Pilica, Białobrzegi, Broń, Energia, Oskar, no długo bym wymieniał, ale gdzie by trener go widział, jeżeli by kilkowiek miał odejść? Nie wiem, gdzie by go widział, ja bym go widział gdzieś tam jak najwyżej, jak, nie wiem, na drugim może froncie, nie wiem, na trzecim, to myślę, że spokojnie by sobie poradził, no. Ale Grzesiek prowadzi, gdzieś tam ma poukładane w głowie, gdzieś tam swoje życie układa pod siebie, żeby przede wszystkim jemu było najlepiej i myślę, że to, czy on będzie grał w Wierzbicy, czy on będzie grał gdzieś na wyższym poziomie, zależy tutaj wyłącznie od niego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Górak, trener Prochu Pionki, zwycięskiego Prochu Pionki, bo Proch wygrywa na boisku wicelidera w Wierzbicy z Orłem 2-0. Piękna piłkarska pogoda, kolejny mecz wygrany. Dobra gra, bo mecz pod kontrolą. Trenerze, chyba nic, tylko się cieszyć po takim spotkaniu. Zadowolony jestem przede wszystkim z podstawy drużyny, że podeszła do tego meczu bardzo poważnie. Gramy ostatnio w cyklu środa, sobota, także spodziewałem się tego, że chłopcy mogą być naprawdę zmęczeni, mieliby do tego pełne prawo, ale na boisku nie było tego widać. Pewnie gdzieś tam odczuwają te trudy, ale ta ambicja, ta wola walki, ta determinacja naprawdę przeważyły i cieszymy się z tego zwycięstwa. To wiadomo, że do końca ligi jeszcze kilka kolejek, ale to był chyba ważny mecz w perspektywie gry o miano pierwszego przegranego, czyli o wicemistrzostwo Ligi Okręgowej. No pewnie, każdy mecz jest tutaj ważny. Natomiast z Orłem Wierzbica
No za mojej kadencji nie udało mi się jeszcze wygrać i tym bardziej cieszę, że to jest ta pierwsza wygrana i to na boisku przeciwnika. Dzisiaj w bramce zadebiutował Oliwier Wałęka, Kamila Wójcika. Ze względu na sprawy prywatne zabrakło. Nie można powiedzieć, że całkowity świeżak, bo w treningach z drużyną bierze udział, więc na pewno fajnie się prezentuje, ale w meczu ligowym po raz pierwszy było trochę obaw, jak ten występ ocenia. Ogromne brawa dla tego chłopaka. Ja wiedziałem, że ja rozumiem, no, gra w juniorach i tak dalej, ma jakieś duże minuty, bo jest pierwszym bramkarzem w Lidze Mazowieckiej, w drużynie Prochu, ale to nie jest to samo. Widziałem, że przeżywał ten chłopak bardzo ten mecz i bardzo, bardzo się bałem o niego, żeby po prostu nie przydarzył mu się jakiś taki głupi błąd, ale drużyna mu pomogła, a on wszystko, co mógł wybronić, wybronił. Wybronił perfekcyjnie. Brawo dla tego chłopaka, naprawdę. W ostatnich tygodniach chyba taką drugą świeżość złapał Rafał Gil, bo w rundę wchodził bez żadnych liczb, ostatnio bramki, asysty. Chyba ta druga część rundy może do niego należeć. Napędziła, bo często jest tak piłkarza, że gdzieś tam jeden mecz wyjdzie, zawodnik się wtedy napędza, wierzy bardziej w siebie, dokłada jeszcze z tak zwanej wątroby i trzeba to przyznać, że Gilu to zrobił, no, zrobił naprawdę, dał siebie wszystko w tym meczu, uhonorował ten dobry występ dwoma bramkami, także również brawa dla niego, dla całej drużyny. Na koniec zapytam tak pół żartem, pół serio, gdyby odpukać, co się w tym meczu wydarzyło Oliemu Wałęce w bramce, była koncepcja, kto między słupkami stanie? Chyba, to już nie jest tajemnicą, Kamil Dynkiewicz. Dzięki bardzo. Dzięki.